Instytut Pamięci Narodowej kontynuuje prace poszukiwawcze w byłym więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. To już ósmy etap prac. Dotychczas odnaleziono szczątki 30 ofiar, których oprawcami byli Niemcy i komuniści. Dziś to Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, jednak kilkadziesiąt lat temu było to więzienie w czasie II wojny światowej niemieckie, później sowieckie. To tu wsiąkła krew wielu ofiar niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. O wszystkie te ofiary upomina się od lat Instytut Pamięci Narodowej za sprawą Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Pierwsze badania w byłym więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozpoczęły się w 2016 roku, przypomniał wiceprezes IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk. Pracowaliśmy na niewielkim obszarze tuż przy wieżyczce strażniczej, rozpoczynając, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, wielkie dzieło na Rakowieckiej. Po dwóch latach Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazło pierwszy masowy grób. Następne szczątki odnaleziono latem 2020 roku. Znaleziono szczątki ofiary, która nosiła na sobie ślad postrzałowy, a także elementy garderoby, które wskazywały służbę wojskową tej ofiary, tego bohatera. IPN rozpoczął właśnie ósmy etap prac poszukiwawczych. Jeszcze niedawno tuż pod muzeum znajdował się wyasfaltowany parking. Dziś prowadzone są tutaj poszukiwania Polaków zamordowanych przez Niemców i Sowietów, zaznaczył dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych profesor Filip Musiał. Część z nich została zamordowana na terenie tego kompleksu. Mamy świadectwa źródłowe, które mogą wskazywać na to, iż niektóre z tych zwłok mogły być zagrzebane na tym terenie za nami. Dotychczas Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazło szczątki ponad 30 osób.